Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Anno 1800. Patrzymy właśnie na naszą wyspę Albatros, na której mamy trzcinę cukrową. Dzięki tej trzcinie będziemy mogli w końcu rozpocząć produkcję rumu, który jest bardzo ważny nie tylko w tym nowym świecie, ale też w starym świecie. Oj, Bente, znowu chce z nami sojusz, no... A, ona nawet chce w tej chwili mi... Nie przypatrzyłam się dobrze, ale chyba już nawet chciała mi zapłacić, ale nie. No, przy okazji sprawdzę dyplomację. Bardzo zależy mi na tym, żeby nie mieć wojny z piratem, także... Nieprawdopodobne. To jest za mało. A może jakieś zadanie? Jest! Zadanie polegające na zrobieniu fotografii. To super. To jest jedno z najprostszych zadań, jakie może być. To jest bardzo ważne, bo podbudujemy sobie troszeczkę z nim te relacje. Na tym mi zależy. A, jeszcze od razu przy okazji tutaj. Niemal pewne. Okej. Dobra. Pasuje mi. Z Arturem jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi właśnie o nasze relacje, także tutaj się teraz tym zajmę. Okej, jaki piękny krążownik. Proszę bardzo. Dobrze, zdjątko zrobione. Teraz chciałabym rozpocząć budowę na tej wyspie w końcu. Tak jak wspominałam. Mamy tutaj mało drewna, ale ja wysłałam w międzyczasie moje obydwa statki, które się tu znajdują. W nowym świecie wysłałam do naszej pierwszej wyspy, na której jest już ta produkcja drewna i trochę po prostu tego drewna sobie weźmiemy stąd, bo tutaj sytuacja jest w miarę okej. Widzę, że mają tak, no chcą rumu, ale to nie jest jakiś duży problem, że go nie ma, bo to jest tylko jakby wpływa na ich zadowolenie, a potrzeby są najważniejsze. Zadowolenie to jest takie dodatkowe tak naprawdę. Poncza. Ja nie wiem, czy po prostu jeszcze nie zdążyliśmy wyprodukować, czy jest tego za mało. Wydaje mi się, że powinno być ok. Statystyki, produkcja. Tak, produkujemy o jeden więcej niż potrzebujemy, więc powinno być ok. I jeśli patrzę przy okazji na te bananowce, to jesteśmy tak na styk. Na razie nie ma się czym martwić, bo raczej nie będę chwilowo rozbudowywać tej wyspy. Tu jest bawełna i kauczuk, właśnie. Muszę to przemyśleć. Tu też jest bawełna i kauczuk. I tu jest właśnie ta trzcina. No to przy okazji, jak już tutaj mamy trochę rąk do pracy gotowych, wolnych, to myślę, że zacznę robić tą bawełnę, ponieważ bawełna też nam się przyda już teraz, w tym momencie, kiedy już mamy rzemieślników. Moja fregata ma już drewno. Okej, czyli... No, wysłałam ją niepotrzebnie, ale skoro już tu jest, to po prostu dołożę do końca tym drewnem. Dobra, niech będzie 100 ton. Albo dobra, niech weźmie wszystko. A dlaczego? Bo wydaje mi się, że może się zatrzymamy tu, chociaż nie ma takiej potrzeby. Lecimy od razu tu. Lecimy z tym drewnem. Tutaj mogłabym już zacząć budować pierwsze domy. Trzeba to jakoś rozplanować. No te wyspy są trudne troszeczkę, bo właśnie tu jest dużo rzek, gór i tak naprawdę miejsca na same produkcje nie jest za wiele. Dobra, myślę, że tutaj przeprowadzimy produkcję na ten kawałek ziemi, bo tutaj jest ciężko. I tak, i miasto oczywiście tu powstanie. Klasycznie jakąś drogę troszeczkę fajniejszą w centrum. Szerszą. Jak te domki nam się tutaj zmieszczą? Seductive charts, Barry Modest. O, dostępna jest nowa ekspedycja, ale nie. Właśnie, my w tej chwili mamy już tę zakładkę ekspedycja. Ja jej ostatnio szukałam i nie mogłam znaleźć, ponieważ nie zaakceptowałam żadnej ekspedycji. No i tu generalnie powinny się pojawiać wszystkie dostępne ekspedycje.
Nawet chyba jeśli ich nie przyjmę. Zawsze pamiętam, że miałam taką listę dostępnych ekspedycji. No ale dobra. Tutaj akurat trwa jedna ekspedycja. Na pewno nie będę teraz wyruszała na kolejną, więc okej. Okay. Dobrze. Czy rynek nam się na przykład tutaj zmieści? No zmieściłby się. Dobra, chyba zrobię jakoś tak. O, gazetę mamy. Okej, okay. I co my tu mamy? No, to chyba znowu pieniążki, bo ja muszę zarabiać po to, żeby płacić piratom. Bo oni będą chcieli często... będą chcieli po prostu przeprowadzać wojny z nami. Niestety takie już jest pirackie życie. Oni raczej nie zawierają sojuszy, więc ciężko z nimi się dogadać. Ale jak się dogadamy, to będzie, to byłoby fajnie tak naprawdę. Dobra, to jest okej. Okay. No i o, dobra, no można i tak, może być i tak. Patrzę jeszcze ile tego drewna, żeby nie zużyć całego. Nie przeszkadza mi tutaj taka podwójna droga. Tak naprawdę mogłam nawet dołem pociągnąć, ale dobra. Na tym już nie muszę się aż tak skupiać. Produkcja drewna. Właśnie, nawet nam chyba na most drewna nie wystarczy. Bo myślałam, że to nasz... Ale zaraz dopłynie kolejne drewno, także będzie można sobie bez problemu robić mosty. Tutaj przede wszystkim do tej trzciny, na drugą stronę. I też ważna sprawa, tutaj mamy kukurydzę, której będzie potrzebowała ludność na drugim poziomie. Bo tutaj potrzebują tylko bananów i ubrań. A na drugim poziomie będą potrzebować kukurydzy. Tak więc gdzieś trzeba będzie miejsce pod... O, okej. Okay. Miejsce pod uprawę tych... O, może tu. Tej kukurydzy. No. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Zaplątanie. Uwięzieni, rozległe dywany glonów pokrywające te tropikalne morze od dawna uważane są za nie do pokonania. Gdy już zdawało się wam, że statkowi udało się uniknąć tych żółto-pomarańczowych roślin, dostrzegacie inną jednostkę nadającą sygnał alarmowy. Utknęli na Amen. Nie masz porządnego sprzętu ratunkowego i wasz statek też może zostać uwięziony, idąc z pomocą. Czy mimo to spróbujesz? My coś tu mamy. 25% szans. Tak, myślę, że to zrobimy. Strzał harpunem bez zatopienia statku wymaga umiejętności, których brak twojej załodze. Ojej. Harpun trafia w uwięziony statek i przebija się przez sterburtę, wpuszczając do środka wodę. Ze statku dobiegają krzyki i paniki i kilku marynarzy skacze pomiędzy unoszące się w oceanie wodorosty w rozpaczliwej próbie uratowania życia. Ojejciu. Myśli silnych marynarzy z bojami na ratunek. Obawiam się, że mogę stracić tutaj na przykład mojego marynarza i... No ale ratuję, no. Ratunek jest okrutnie prosty. Twoi marynarze wskakują do wody, a wodorosty zastępują się przed nimi. Nie stanowią żadnej przeszkody. Twoi ludzie przechwytują dryfujących marynarzy i odstawiają ich na pokład twojego statku. Uratowani ludzie wyjaśniają, że ich statek został unieruchomiony przez brak wiatru. Ich wdzięczność nie wynagradza waszych zmarnowanych wysiłków i wstydu twojej załogi. Okej, okay, tak czy siak udało nam się. Także mamy to. Nikogo nie straciliśmy. Pomimo wstydu. Tak więc już sobie to rozplanuję. No myślę, że ten most to gdzieś tu bardziej. Tak, jak już zrobimy most, to pociągnę drogę tutaj w dół po prostu jeszcze jakoś. Coś takiego. I tu na przykład kukurydzę zrobię, a tutaj tą trzcinę. Do trzciny trzeba będzie więcej miejsca. Ale jakoś to będzie.
Mamy też tutaj dużo tych pól naftowych. I jeśli będę chciała wydobywać naftę, to muszę mieć miejsce na tory, więc mogłabym o tym pomyśleć już. Tak naprawdę. Żeby nie zabierać za dużo miejsca. O. W ten sposób wiem, że na pewno będę miała miejsce. I mały magazyn. Jakoś to trzeba zmyślnie zrobić. Postaram się jak najlepiej. Zresztą tej kukurydzy chyba jeszcze chwilowo nie będę robić. Także tu by się przydał drugi magazyn. Gdzieś od razu przy tej glinie. Okej. Okay. No i gdzieś tu dookoła już będę te pola po prostu robić. Wykorzystam też jakoś ten teren jak najlepiej. Dobra, poprowadzę od razu drogę, żeby było wiadomo co i jak. I jest nasz statek? Statek jest. Jest statek. O, nie mamy miejsca, dobra, nie ma problemu. Ciup. I tak, pasowałoby im banany robić. No, a ja na tej wyspie będę póki co robić wszystko. Więcej ludzi. W ten sposób. Okej. Okay. I czy im się zaraz tak, już się odblokowały banany. Mamy banany, właśnie banany. Teraz muszę to przemyśleć, czy ja chcę dowozić banany, ale wydaje mi się, że nie. Ojej! My tu nie mamy żadnej remizy. Dobra, ta remiza powinna sobie poradzić ze wszystkim, z całym tym miasteczkiem. A wracamy tutaj. Most jest. I bananowce. Znaczy się tak. Najpierw tran. Raz. Bananowce zrobię chyba tutaj, gdzie będę chciała robić kukurydzę, bo to ich wiele nie trzeba będzie. I zrobię coś takiego, że wykorzystam jak najlepiej. O. Zaraz. Muszę zrobić tak. Wykorzystam jak najlepiej tą przestrzeń. I polecę tutaj w dół. Okej. Mamy banany i od razu kuchnia. Czy ja chcę tutaj zajmować miejsce? Chyba nie. Tą kuchnię mogę gdzieś tu w sumie wsadzić. Czemu nie? Może być. I na początek to wystarczy. Nawet mogłabym więcej domów wybudować. Tak, tutaj trzeba będzie miejsce na magazyn niestety pozostawić. No i dobra, zrobię to tak jak robiłam. Obok. Oj, wykorzystałam prawie całe drewno. No dobra, tu wszystko się powinno robić. 30 sekund, 30 sekund, 30 sekund. Dobra. Oni niech tutaj się... O, właśnie, mamy jeszcze przecież drewno. Oni niech tutaj się rozwijają. Niech to wszystko dojdzie do porządku. I będziemy sadzić trzcinę. W sumie już można przynajmniej jedno czy dwa pola zrobić.
A, właśnie, drewno. O, chyba gdzieś musimy. Gdzieś. O, czas pod górkę, no. Jakbym tutaj dała. Drewno dosyć szybko się robi, 15 sekund, więc na razie jedno nam wystarczy. I tutaj bym gdzieś wcisnęła właśnie tą trzcinę. Tak, by wypełnić tą wolną przestrzeń. Okej, okay. I destylarnia. I tak właśnie, czyli możemy sobie pozwolić na dwa pola przy jednej chacie drwala. Może to zrobię od razu. Tak, i dwie destylarnie. You reached a new milestone. O, mamy miasteczko. Czyli tak, trzeba będzie im coś tu postawić na pewno, naszym mieszkańcom. Ale w tym momencie postawię destylarnię, na razie jedną, później drugą. Tylko zobaczę, czego im trzeba. Myślę, że trzeba od razu remizę postawić, żeby nie było problemu, tak jak wcześniej, na tamtej drugiej wyspie. No i właśnie magazyn tutaj gdzieś z tyłu można wstawić jeszcze bez problemu. Ta remiza w sumie, żeby miała łatwo, to może tak, jeszcze zrobię takie połączenie. No i dobra. Kolejną rzeczą będzie chyba kaplica. Nie, jeszcze nie potrzebują kaplicy. Są zadowoleni, więc no ja bym ich tu nie ruszała, jak są zadowoleni. Niech to się troszkę rozwinie, tymczasem ja wrócę tu. Och, ten pożar jeszcze trwa. Ale zaraz będzie po pożarze. Dobra, wracam do Starego Świata. I teraz trzeba zobaczyć, jak sytuacja na wszystkich naszych wyspach. Tutaj widzę, że jakiś karnawał, czyli są zadowoleni. Wręcz euforyczni. Proszę bardzo. Wszystko mają. Okej. Okay. Tutaj. Wszystko mają. I tutaj trzeba by było już zacząć te konserwy robić. Piwo. Ja im wysyłam piwo? Nie pamiętam, żebym robiła dostawy piwa, ale... Ale okej. Okay. Czy przez te dostawy nie brakuje nam niczego? O. Inspektor. Liczę, że nie macie nic do ukrycia. Uśmiecha się królewski inspektor, podczas gdy jego żołnierze pomagają mu wejść na pokład. Wśród marynarzy przebiega cichy szmer. Wasz statek z pewnością naruszył prawa jej wysokości, gdyż wpłynął na wody zdemilitaryzowane. Także co możemy zrobić? Pogróż jemu i jego żołnierzom. Ojoj. Przekonaj. No jest problem. Nie mamy jak go przekonać. Mamy mało siły. A jak przeprowadzi inspekcję, to możemy mieć problemy. Nie wiem w zasadzie, co się wydarzy. Zaryzykuję. O! Twarz inspektora blednie, gdy jego wzrok omiata butną załogę. Skłania się i robi pół kroku w tył. To sygnał dla żołnierzy do opuszczenia statku. Gdy tylko opuszczają statek, twoi ludzie mogą odetchnąć z ulgą. Niewiele brakowało. Okej, nie spodziewałam się. Mieliśmy tylko 15% szans, ale jest. Mamy to. Płyniemy dalej. Dobra, czy tutaj wszyscy są zadowoleni? Czy wszystko mamy? Wygląda na to, że tak, że w końcu nam się udało.
Wygląda na to, że tak. No dobra. Chciałabym skupić się na produkcji broni. Na pewno już jej trochę mamy. Trzeba by było wysłać tej broni trochę do Nowego Świata i zacząć bronić nasze wyspy, bo ja się troszkę boję. Póki co nie mamy żadnych wrogów, to znaczy nie jesteśmy na wojnie. Ale to się może zmienić. George. No z George'em nie mamy teraz najlepszej sytuacji. Mogę mu dać pieniądze. Okej, nie chcę. Bo ja dużo zarabiam w tym momencie, na szczęście, więc w razie co mamy czym zapłacić. Okej, więc wydaje mi się... Bo już tak, trochę tych fregat mam. 4, więc nie będę chyba budować póki co kolejnych. Mogłabym zacząć robić... Ach, muszę więcej mieć rzemieślników. Dobra, to teraz muszę więcej rzemieślników zrobić. Ale w międzyczasie... Muszę zacząć się bronić. Dobra, to jeszcze nie mamy odblokowane, więc musimy zrobić to. A, ja tu mam, nie zauważyłam. Okej. To co, jedną tutaj zostawić i jedną na przykład tu wstawić z tej strony? Mogę tak zrobić, żeby się trochę bali. Tu potrzebujemy tych materiałów, które muszę je dowieźć na tą drugą wyspę, jeśli chciałabym zrobić. A, w sumie tylko to. W sumie tylko samą broń. Dobra. Robimy to. Jeden z was, fregat, halibut, zabiera broń. 50 ton. I płynie na tą wyspę. Robimy tutaj może ze dwie wieże artyleryjskie. I... A, nie mamy stalowych belek. Ty, stój, przypłyń. Lewe belki. No i jeśli nam zostanie... Bo tu idzie 10, tak. No to na przykład 30 nam zostanie jeszcze, to dowiozę je wtedy do Nowego Świata. Więc ty zapakuj sobie jeszcze dużo belek i cegieł, to wszystko się weźmie do Nowego Świata. Na razie płyniesz tu. Ty coś masz na sobie? Nie masz. No to sobie tutaj sieć. Mam jedną fregatę. Aha, no tak, no w sumie ta fregata, jak zawiezie te bronie do Nowych Świat, to już tam zostanie. Bo nam się przyda tam. Tymczasem mamy tutaj naszych rzemieślników i trzeba ich zadowolić. O! Ubrania! Okej, okay, muszę więcej ubrań dowozić. Szlaki. Ubranka. Załaduj. Proszę ja ciebie. Tam było 20. 20 nie wystarczało. To na razie 30. Nie chcę przesadzić. Tego towaru już mam za wiele. Dobra, ja zrobię tak, że 40. I 40 chyba będzie najlepiej. Okej. Okay. Tylko upewnię się... Nie wysyłam na ekspedycję, znaczy mogę przyjąć, tak? Ale nie przypisywać statku. Ona mi się tu pokaże? Tak, dobra. To tak trzeba będzie robić. Który tu idzie ten? Gdzie ty jesteś? I zobaczymy teraz, bo on... Stop. I ja troszeczkę muszę tym zarządzić. 10 musi zwrócić. I jak dam play? Zobaczymy, co się stanie. Chciałabym, żeby wziął 40 tego, 40 tego. Aha, on dobiera do tego, co miał. No dobra, niech będzie tak.
Ship under attack. Pirat? Dobra. Tu trzeba podziałać. The bigwigs have the weapons, but only... Poproś o traktat, poproś o zawieszenie broni. Tak, o to chodzi. 16 tysięcy, okej, okay, nie ma problemu. Także tutaj też musimy się postarać, żeby mieć lepsze relacje. No i mamy po kłopocie. Jeszcze tylko zerknę do Nowego Świata na naszą wysepkę. Czy już mamy wszystko ok? Czy ta produkcja bananowców jest ok? Nie trzeba im kaplicy, czyli nasi mieszkańcy są szczęśliwi. Produkują nawet już rum. Mamy już jakiś rum? Mamy, więc będzie można niedługo zacząć wysyłać statki. Ja chcę najpierw nagromadzić trochę tego rumu i następnie właśnie tego clippera mogłabym. Ten clipper niech tu przypłynie. I on będzie dowoził rum do Starego Świata. O to nam chodzi, tak naprawdę, tym wszystkim. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że do następnego razu. Cześć!